Piłem to prędzej takie, uho, policja za mną jedzie, nawet nie wiem, czy mogę mieć kamerę. Hej, cześć, witajcie. To jest pierwszy taki geocachingowy, można powiedzieć, vlog. Dzisiaj w aucie, gdyż jestem w podróży. Tak, w podróży. Jedziemy założyć dwie skrzyneczki dzisiaj. Jedna skrzyneczka to będzie skrzyneczka tradycyjna, a druga skrzyneczka to będzie taka nietypowa. Mam chęć ją założyć już od pewnego czasu. Jednak wcześniej nie miałem zbytnio chęci, poza tym zima nadeszła. No ale zima nadal trwa, filmiki się nie pojawiają. Dlaczego? A to dlatego, że staram się publikować na YouTubie tylko te właśnie najciekawsze skrzyneczki, czyli tylko takie, które opłaca się, powiedzmy, wam pokazać, bo mnie zaciekawiły, czy po prostu były fajnie zrobione, albo coś w tym stylu. Jednakże nadeszła zima, to ograniczam się, powiedzmy, z wyjazdami. Jak widzicie, dzisiaj w aucie, nie na dwukołowcu. A to dlatego, że niektóre skrzyneczki można zdobyć, prawdę powiedziawszy, tylko w lecie. Nie chcę mi się taplać w jakimś błocie, wiadomo, jest okres zimowy, jest wszędzie mokro, więc wszystkie lasy odpadają. Trochę w tej chwili jestem hipokrytą odnośnie tej jednej tradycyjnej, bo tam właśnie jadę ją założyć. A z drugiej strony jest po prostu zimno i na tym dworze nie da się długo wytrzymać. Jeżeli lubicie mój fanpage na Facebooku, to pewno wiecie, że od czasu do czasu właśnie są publikowane jakieś ciekawe rzeczy z wyjazdów. Ostatnio właśnie też byłem w pewnym miejscu. Będę musiał do niego pewnie wrócić, ale to jest już całkiem inna historia. Więc zachęcam. Jeżeli też śledzicie mój fanpage na Facebooku, to pewnie wiecie, że zostałem oskarżony o to, że nie zakładam skrzyneczek. Nie dosłownie, ale że w naszym regionie potrzeba aktywnych zakładaczy skrzyneczek. Okej, tylko że fajnie jakby te skrzyneczki były ambitne, prawda? Oczywiście mogę milion miniaturowych skrzyneczek założyć, powiedzmy, na 1 cm z logbookiem i wow, co tu się nie stało, tak? Takich skrzyneczek można naprawdę dużo założyć. Jednak chodzi o miejsca, w które się warto udać oraz o pomysłowe skrzyneczki. Fakt, dzisiaj jedną mam ze sobą taką tradycyjną, jednak rozmiaru małego. Jadę w miejsce, które nie jest zbyt okeszowane. Na open cachingu znajdują się tam skrzyneczki, ale z tego co wiem, to na geocachingu w ogóle ich tam nie ma. Jadę tam założyć dwie skrzyneczki. I tą jedną jadę założyć w miejsce, które często odwiedzałem za dzieciństwa. Chatka pustelnika, bardzo fajnie wygląda. Druga skrzyneczka będzie to taka w uroczym miejscu, przynajmniej w lecie. W zimie to pewnie wygląda beznadziejnie. Ale będzie pomysłowa. Mianowicie będzie trzeba nalać wody do rurki i nasza wiadomość w butelce wypłynie na wierzch. Mam nadzieję, że takie coś się spodoba. Z tego co wiem, to w moim regionie są takie skrzyneczki. Niestety ja jeszcze się na nie nie natknąłem. Przynajmniej z tego co słyszałem. Lecz na zagranicznych geocachingach często takie coś się widuje, więc nie jest to jakieś pomysłowe, tak jak moja ostatnia muzyczna fontanna z kabelkami. Ale jednak coś ciekawszego niż zwykły klipsiak. Mam nadzieję, że radia nie słychać, bo doczepią się o mnie na YouTube o prawa autorskie. Niestety z tym jest w ogóle cała inna historia związana. A więc to chyba na tyle, więc widzimy się na miejscu. Hej, cześć! Okej, witam z powrotem. Pierwsza skrzyneczka już założona, jak widzicie, już mnie noc złapała.
Dobrze, że pierwszą skrzyneczkę pojechałem założyć do tego lasu, na tą chatkę pustelnika. Bo szczerze powiedziawszy, jak się już zrobiło ciemno, to przez pewną chwilę, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, gdzie jestem. I nie było to dosyć miłe uczucie, jak idąc bez GPS-u z latarką przez środek lasu, gdzie sobie nie napisałem, gdzie jestem w tej chwili. Dochodzę do ścieżki, przez którą miałem przejść, przez taką małą rzeczkę, a tam co? Nie ma jej. No i nie zrobiło mi się miło, szybko się ogarnąłem, znalazłem właściwą ścieżkę, no i wróciłem, ale to, co mi już zwierzęta, które wychodzą w nocy, napędziły strachu, to już swoje przeżyłem, tak więc nie polecam wybierać się samemu do lasu, no chyba, że ktoś bardzo lubi wrażenia. Kilka razy już byłem, ale to owszem, zawsze z kimś, wiadomo, we dwójkę raźniej, to wtedy tak nie jest, ale jeżeli chcecie odnieść faktycznie wrażenie takiego strachu, niepokoju, w szczególności jak ja jeszcze nie wiedziałem, gdzie jestem, to polecam. W tej chwili jadę założyć jeszcze drugą skrzynkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w nocy ją zakładać, gdyż tam też jest tak ciemno, że hej, wow, prawie ominąłem zjazd. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. Na tą skrzynkę też będę musiał dosyć miejsca poszukać. Kamerowanie już o tej porze przyjemnością nie jest. Jestem sam, więc jestem operatorem światła, reżyserem, kamerzystą i wszystkim w jednym, można powiedzieć. Nie był to mój najlepszy plan życiowy, trzeba było wcześniej wstać. Fakt, że te skrzynki robiłem od samego rana, ale można było się postarać bardziej. No to tymczasem hej, podążam do następnego miejsca, gdzie ukrywam skrzyneczki, i do zobaczyska. Okej, okay, udało mi się skrzynkę ukryć. Zimowa pogoda, śnieg zaczął padać. Najweselsze to nie jest. Teraz muszę tylko jeszcze maskowanie tej skrzynki zrobić. Okej, okay, maskowanie gotowe, więc tak to się mniej więcej prezentuje. Oczywiście moje wiązadła widać. Chciałem, żeby to coś było plastikowego, żeby nie było tak łatwo przeciąć jak sznurek. Oczywiście butelka tam siedzi na samym dole. Za profesjonalnie to nie wygląda, ale zawsze maskuję jakąś rurkę. I tak to chyba zostanie. Oczywiście połowa z tego obleci, ale chodzi, żeby się ta rurka po prostu nie rzucała w oczy. A wyglądała jak jakiś, nie wiem, jakiś środek przeciwko owadom, czy coś tym podobnym. Mam nadzieję, że ta skrzynka troszkę przetrwa, w szczególności, że jesteśmy na małym odludziu. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Więc tak by się to prezentowało. Jeszcze raz wam pokażę od tej strony. No i w środku, tam na samym dole, jest buteleczka. Butelka z listem, która czeka na pierwszego poszukiwacza skarbów. Okej, okay, tak więc jesteśmy po założeniu skrzyneczek. Dwie skrzyneczki założone, jedna nietypowa, druga tradycyjna. Zimowa pogoda nie sprzyja, śnieg zaczął w połowie padać. Jak widzicie, załatwiłem sobie dodatkowe oświetlenie. No i co? Wracamy. Buteleczka z listem będzie czekać na pierwszego znalazcę skarbów, chatka pustelnika na nowego pustelnika. I to chyba już na tyle, jeżeli chodzi o skrzyneczki. O, moje światło właśnie spadło. Do zobaczyska następnym razem. Hej, cześć!